Publiczny żłobek w Praszce to miejsce wyjątkowe. Działa już czwarty rok. Przyjmuje dzieci od 20 tygodnia życia. W dwóch grupach ciocie opiekują się młodszymi i starszymi dziećmi. Zaczynaliśmy od małej grupy, było nas niecałe 10 dzieci. Były to grupy Biedronki i Misie. Misie były najmniejsze, które miały poniżej roczku. Obecnie przyjmujemy dzieci, które już mają 6 miesięcy, już mogą do nas przyjść. Myślę, że publiczny żłobek w Praszce jest miejscem bardzo wyjątkowym, ciepłym, bezpiecznym dla dzieci. Jest to miejsce, które znam od samego początku, bo zaczęliśmy przygodę ze żłobkiem w lutym 2020 roku, jak było samo otwarcie. Najpierw poszła starsza córka do żłobka. Potem mieliśmy troszkę przerwy i teraz chodzi już młodsza Kasia. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z opieki, z zaangażowania pań. W żłobku kształtowane są prawidłowe nawyki żywieniowe. Dużym plusem jest własna kuchnia i wydawane świeże posiłki. Myślę, że staramy się tutaj łączyć dobrą zabawę z zajęciami dydaktycznymi, wychowawczymi. W każdej grupie są po 3 opiekunki. Mają do dyspozycji po 2 przestronne sale i bezpieczny plac zabaw. Nad zdrowiem maluchów czuwa położna. Ciocie dbają nie tylko o opiekę i zabawę najmłodszych, ale także o ich naukę. Mamy tutaj bardzo dużo zajęć. Mamy zajęcia sensoryczne, zajęcia muzyczne, taneczne. Co rano mamy gimnastykę, żeby rozruszać ciało na resztę dnia. Tańczymy, śpiewamy, gramy na instrumentach. Naprawdę tu się dużo dzieci dzieje. Wychodzimy na spacery w każdą pogodę, także żadna nam jest nie straszna. Naprawdę dużo się dzieje. W starszej grupie 2 razy w tygodniu odbywał się angielski. Placówka posiada jeszcze kilka wolnych miejsc na nowy rok żłobkowy. Niebawem obiekt ma zostać rozbudowany i powiększy swoje możliwości przyjmowania maluchów. Cieszymy się z tego, że mamy takie miejsce, no i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej dzieciaczków mogło korzystać z tego miejsca. Wchodzimy nowy program Maluch Plus i jeszcze dodatkowe 24 miejsca będziemy tworzyć, także no, będziemy w stanie przyjąć 74 dzieciaczki. Od października rusza projekt rządowy Aktywnie w żłobku. Rodzice mogą otrzymać od ZUS dofinansowanie do kwoty 1500 zł na miesiąc na jedno dziecko. Od października rodzic praktycznie będzie płacił tylko za wyżywienie.